Żeby obliczyć tę całkę, to wykorzystamy taki podstawowy wzór całkowy, który mówi, że całka z wyrażenia a do x dx to się równa również a do x, ale jeszcze podzielone na logarytm naturalny z liczby a. Żebyśmy jednak mogli zastosować ten wzór, to na początku musimy uprościć nasz wykładnik. Zrobimy to metodą podstawiania. Możemy podstawić. Pod to wyrażenie literkę t, czyli napiszemy, że t to jest 3x plus 1, czyli różniczkując to równanie stronami, otrzymujemy dt równa się 3dx. No i teraz, żeby wyliczyć dx, dzielimy równanie stronami przez 3. 1 trzecia dt to się równa dx. No i teraz możemy podstawić to się równa całka z wyrażenia. 5 do potęgi, już teraz t, czyli mamy 5 do t razy, no i pod dx a podstawiamy 1 trzecia dt. Oczywiście liczbę stałą możemy wyciągnąć przed całkę. 1 trzecia całka, 5 do t dt to się równa, no i teraz stosujemy nasz, nasz wzór. Całka z a do x to a do x przez ln a, tu mamy całkę z 5 do t, czyli to będzie, oczywiście liczbę stałą przypisuję 1 trzecia razy, no i teraz wynik naszej całki to będzie 5 do t podzielić na logarytm naturalny z podstawy potęgi, czyli logarytm naturalny z 5. No i teraz jeszcze wracamy do oryginalnych zmiennych, czyli napiszmy, że to się równa. Zamiast w liczniku 5 do t to 5 do takiego wyrażenia, czyli 5 do 3x plus 1. O, tutaj jeszcze zjadłem oczywiście, plus stała c. W wyniku całkowania zawsze dodajemy stałą C do naszego wyniku podzielić, no i tutaj mamy 3 razy logarytm naturalny z 5, czyli 3. Ln5, no i oczywiście jeszcze plus, plus nasze c. No i to jest wynik naszej całki.